Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Kofeina to związek chemiczny występujący m.in. w ziarnach kawy. Po spożyciu działa pobudzająco na układ nerwowy, dlatego jest składnikiem napojów energetyzujących. Cząsteczka kofeiny zawiera i lecimy. Procent węgla, czyli C. I mamy tutaj 49 przecinek 484%. Następnie mamy zawartość procentową wodoru i jest to 5,155%. Azot. i tlen. A jej masa molowa, czyli mamy masę molową całego związku, i wynosi ona 194 gramy na mol. Ok, i teraz tak. Tu będziemy liczyć procent z liczby, czyli z tego możemy sobie przejść do masy. Tak jak to było kiedyś w matematyce. Czyli będziemy mieć masę C. I jak my to robimy? To jest procent z liczby. Czyli to zamieniamy sobie na ułamek dziesiętny. Słowo z liczby na mnożenie i wpisujemy tą liczbę. Hop. I otrzymamy tutaj z tego pierwszego 96. I to były procenty, mamy no gramy na mol, no za bardzo nam się to nic nie skróci. Znaczy tu już procentów nie ma, to zostają gramy na mol, ale ja zapisałam małą m, czyli wpiszemy po prostu masę taką zwykłą, nie molową. Ale jak tutaj piszecie gramy na mol, dacie dużym m, to oczywiście też będzie spoko. To nie jest żaden błąd. Tu mamy 5%, czyli musimy zrobić 0, 0. 5 I dopiero 155. Dalej z tego. I tutaj otrzymujemy 10 gramów. Dalej. Masa azotu. 0, 6, razy 194. No i tutaj mamy 56 gramów. I ostatnie, czyli masa tlenu, możecie sobie to teraz policzyć dwojako. Albo to sumować i potem zrobić 194, odjąć to, albo z procentów, jak wolicie. Ja może od razu to zrobię z procentów. Będę się trzymać jednego sposobu. I otrzymujemy 32. Gramy. Ok. No i teraz musimy policzyć, ile my tego mamy. Czyli będziemy się tutaj posiłkować teraz. O, czyli dobrze by było, niech będzie w gramach, bo będziemy się posiłkować masą molową, jaką odczytamy sobie z układu. Czyli masa molowa węgla to 12 gramów na mol odczytane z układu. Masa molowa wodoru to 1 g na mol. Masa molowa azotu to 14 g na mol. I mamy masę molową tlenu, czyli 16 g na mol. I będziemy tutaj korzystać ze wzoru na ilość, czyli ilość to masa na masę molową odczytaną z układu. I zaczynamy od ilości C, czyli bierzemy sobie 96 g na 12 gramów na mol. No i gramy nam się skracają, nasz wynik będzie w molach. I jest to 8 mol. Następnie mamy ilość wodoru, czyli znów. To dzielimy na to, mam nadzieję, że widać od razu, że jest to 10 moli. Następnie ilość azotu, czyli to dzielimy na to i mamy 4 mole. I ostatnie ilość tlenu, czyli to dzielimy na to, mamy 2 mole tlenu. I zaczynamy od wzoru rzeczywistego. Czyli wbijamy tak jak leci. Mamy 8C. Następnie 10H. Potem mamy 4 azoty i 2 tleny. Natomiast wzór empiryczny wygląda następująco. Że jest to wszystko podzielone przez 2, czyli będziemy mieć C4H5N2O. To jest wzór rzeczywisty, a to jest wzór empiryczny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.